Dane są dwa ułamki 1 czwarta i 5 szóstych i należy je tak przekształcić, żeby miały ten sam mianownik i liczniki będące liczbami całkowitymi, których liczb można użyć jako mianowników. Mamy ułamki 1 czwarta i 5 szóstych i chcemy je przekształcić. Mają mieć inne mianowniki. Teraz ich mianowniki to 4 i 6. No i pytanie się nasuwa, czy możemy te mianowniki zamienić na jakiekolwiek liczby? Może na przykład piątka mogłaby być dla obydwu ułamków wspólnym mianownikiem? W przypadku piątki odpowiedź brzmi nie, bo musimy na taki nowy mianownik wybrać liczbę, która jest wielokrotnością czwórki i szóstki. Taką liczbę, żeby można było przez coś pomnożyć czwórkę i otrzymać w wyniku mnożenia nowy mianownik. Na przykład dla czwórki wielokrotnościami są 4. 4 razy 1 to 4. Potem 8, 4 razy 2 to 8, 4 razy 3 to 12 i tak dalej. To są wielokrotności czwórki. Może zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, dlaczego właściwie powinniśmy na wspólny mianownik wybierać wielokrotności czwórki i szóstki. Możemy wybrać dowolną liczbę, ale spośród zbioru wielokrotności tych dwóch mianowników. Przyjrzyjmy się najpierw jednej czwartej. To jest rysunek pokazujący czwarte części całości. Żeby na nim pokazać jedną czwartą, wystarczy, że zamalujemy jeden z tych czterech równej wielkości obszarów. I na przykład chcemy, żeby w liczniku była nie jedynka, tylko dwójka. Żeby w liczniku była dwójka, musimy podzielić ten zakolorowany kawałek na dwa mniejsze. Teraz mamy dwie części zamalowane na zielono. Czy możemy powiedzieć, że jest to ułamek, że są to dwie piąte, bo mamy jedną, dwie części? Z pięciu. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. No niestety nie możemy, bo te części nie są równe. Muszą być równe. Jeżeli tę część podzielimy na dwie mniejsze, to również pozostałe musimy tak samo podzielić na dwie mniejsze. Jeżeli tak zrobimy, tutaj dwie równe części. Tu dwie równe części i tu dwie równe części, to liczba wszystkich części podwoi się. Musimy zawsze mieć równe części, części równej wielkości. Zielona część to jedna, dwie części z ośmiu równych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli są to dwie ósme. No i widać, że 8 to wielokrotność 4, bo mnożymy razy 2. Każdą z części pomnożyliśmy razy 2. Tak samo licznik pomnożyliśmy razy 2, bo część zielona również została pomnożona razy 2. Liczba zielonych kawałków została podwojona i liczba wszystkich kawałków również została podwojona. Ale nie musimy tego robić przy pomocy dwójki. Możemy wykorzystać dowolną wielokrotność czwórki. Na przykład powtórzmy jeszcze raz ten rysunek i zaznaczmy jeszcze raz 1 czwartą, jedna z czterech równych części. I tym razem podzielmy niebieską część na trzy równe części. Jeżeli chcemy mieć nowy licznik, trójkę zamiast jedynki, to muszą to być równe części. W liczniku mamy trzy, w mianowniku nie mamy jeszcze nic, bo nasza całość nie jest podzielona na równe części. Żeby były równe, to każdą z tych czterech części również musimy podzielić na trzy. Tutaj też na trzy. W takim układzie. Potrajamy liczbę wszystkich części. Mamy teraz 3 niebieskie części, a wszystkich razem części jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 z 12. Można to było zrobić bez zliczania 12, bo wiemy, że pierwotny mianownik potroiliśmy, pomnożyliśmy razy 3. Tak samo pomnożyliśmy licznik razy 3. Ósemka i dwunastka są wielokrotnościami czwórki i takie wielokrotności mogą być wykorzystane jako wspólne mianowniki ułamków. Musi istnieć jakaś liczba, przez którą mnożymy liczbę wszystkich części całości. Jeżeli tak to rozegramy, to wiemy, że 1 czwarta, 2 ósme i 3 dwunaste oznaczają tę samą ilość albo liczebność. Są równoważne, reprezentują tę samą liczbę, są tylko zapisane inaczej. Wracamy do pytania. Jakich mianowników można użyć dla czwartych i szóstych części całości? Wiemy, że musimy używać wielokrotności, więc zobaczmy, jakie to liczby. Dla czwórki, już przed chwilą zaczęliśmy, pierwsza wielokrotność czwórki to 4 razy 1, czyli 4, druga wielokrotność czwórki to 8, 4 razy 2 to 8. Podzielilibyśmy wtedy nasze czwarte części na 2, czyli wszystkich razem byłoby 8. 4 razy 3 to 12. Przed chwilą to widzieliśmy, podzieliliśmy każdą z czwartych części na 3. Dalej 4 razy 4 to 16, 4 razy 5 to 20 i 4 razy 6 to 24 i tak dalej. Możemy skończyć na 24, bo jak spojrzymy na dostępne odpowiedzi, to największa z nich to właśnie 24. Nie musimy więc sprawdzać większych wielokrotności. Jest o wiele, wiele więcej wielokrotności czwórki, ale nie są one nam potrzebne. Największa, jaka może się przydać, to 24. Zróbmy to samo dla szóstki. Możemy szóstkę zostawić bez zmian. 6 razy 1 to 6. Będzie 6 wszystkich części. Możemy szóste części podwoić. 6 razy 2 to 12. Będziemy mieli 12 części całości. 6 razy 3 to 18. I 6 razy 4 to... To 24. 24 równe części całości, czyli 24 części całości. I tak dalej. Ale tak samo jak poprzednio, zatrzymamy się na 24, bo w dostępnych odpowiedziach jest to największa liczba. Teraz zastanówmy się, które z tych odpowiedzi są poprawne. Których liczb możemy użyć jako mianowników? Czy możemy użyć ósemki? Spójrzmy na wypisane wielokrotności. 8 jest wielokrotnością czwórki, możemy czwarte części podzielić na mniejsze, tak żebyśmy mieli ósme części całości, ale 8 nie jest wielokrotnością szóstki. Nie możemy podzielić szóstych części, tak żeby całość składała się z ósmych, czyli 8 nie może być mianownikiem obydwu tych ułamków. Następna jest dwunastka, 12 jest wielokrotnością czterech, widzieliśmy to przed chwilą. Jest również wielokrotnością szóstki. Możemy podzielić szóste na dwie mniejsze części i będziemy mieli dwunaste. 12. 12 to poprawna odpowiedź. Dwunastka jest wspólnym mianownikiem czwartych i szóstych. Teraz osiemnaście 18. 18 jest na liście wielokrotności szóstki, ale nie jest wielokrotnością czwórki. Możemy 18 wykreślić. 18 nie może być wspólnym mianownikiem. 24 Ostatnia liczba nad którą się zastanawialiśmy: 24 może być mianownikiem dla czwartych i szóstych, czyli możemy użyć dwunastki albo dwudziestki czwórki jako wspólnego mianownika. Oczywiście wspólnym mianownikiem może być wiele innych liczb, ale z tych czterech możliwości 12 albo 24 mogą być wspólnym mianownikiem dla czwartych i szóstych. Jeszcze jedna uwaga. Bardzo często lubimy używać najmniejszej z możliwych liczb, najmniejszego wspólnego mianownika. W tym przypadku będzie to 12 i ma to oczywiście sens, bo obliczenia często łatwiej jest wykonywać na mniejszych liczbach, ale nie musimy używać najmniejszego wspólnego mianownika. 12 jest takie samo dobre jak 24 i jak wiele, wiele innych. 12 jest najprostszą odpowiedzią w takim zadaniu. Dla czwartych i szóstych części całości z tych czterech możliwości liczby, których możemy użyć jako mianowników, to 12 i 24.